Okej, jeszcze raz. Mamy tak paskudną pogodę, pomimo tego, że nie pada, to jest tak, wiecie. O, autko się komuś popsuło na środku drogi. Słuchajcie, no jest tak pochmurno, że aż no niefajnie, nieprzyjemnie. I co? Byliśmy, słuchajcie, w Biedronce. W Biedronce nie wiem dlaczego, ale zawsze jest jakoś tak wszystko naciapane. Nie mogłam poszukać wielu rzeczy. Tam coś znaleźć. Ja nie wiem, od czego to zależy. W Lidlu jest jakoś tak wszystko poukładane, ładnie mają. Jakiś taki porządek jest. A ja tak nie lubię do Biedronki chodzić z tego powodu, że tam wszystko jest tak porozrzucane, tak jest, nie ma działów, nie wiem, tam jest misz-masz po prostu. Nie ma czegoś takiego, że w tym miejscu jest to, w tym miejscu jest to, w tym miejscu jest tamto. Tam, żeby coś znaleźć, to trzeba 40 razy obejść sklep, naprawdę. Tam jest taki bałagan i to nie, że czasami w jednej Biedronce czy coś. Tak jest w każdej, gdzie bym nie poszła, naprawdę. Mam taki jakiś niesmak do Biedronki, przez to, że tam jest, mam wrażenie, że wchodzi się do chlewu, a nie do sklepu. Naprawdę. Syf, kiła i mogiła normalnie. I nie dość, że to wszystko tak porozrzucane na tych półkach, to jeszcze w dodatku na podłodze wszystko porozrzucane. No nie lubię, nie lubię, naprawdę nie lubię robić zakupów w Biedronce. I taki tłok, tak ciasno jest, ja nie wiem, oni nie panują chyba nad tym coś, co w tym sklepie się dzieje w ogóle. No, to tyle, to Wam się pożaliłam i no wolę naprawdę, wolę Lidla zdecydowanie o wiele bardziej. A Ty? Ja mogę tylko powiedzieć, że to chyba nie wynika z tego, że Biedronka jest mała, tylko z polityki prowadzenia tego sklepu? Z polityki zarządzania Biedronką. Ja z tego, co zauważyłem... Ale te Biedronki są o wiele ciaśniejsze niż Lidl. Zauważyłeś to? Z tego, co ja zauważyłem, to mogę powiedzieć, że oni te produkty już... Mogę się mylić, poprawcie mnie. Ale mogę się mylić, że oni już na wstępnej fazie, jak jest produkt, jest dostawa, przykładowo dwie palety Coca-Coli, to oni te dwie palety Coca-Coli walą od razu na sklep. Nie do magazynu. No, ale jedną, nie? Od razu na sklep to walą. No i się zagracają wtedy i nie ma gdzie przejść. Tam w ogóle tak ciężko jest przejść, jak są dwie osoby na alejce. Widziałeś? Tak. Co tu się dzieje w ogóle? Popatrz. Ludzie jeżdżą jak pijani. Ten najpierw w prawo, potem w lewo. Ale zobacz, co tir wyprawia. No tir wyprawia. Tir lewym pasem zasuwa. I to jeszcze po tym, po, jak to się nazywa, wyłączonym z ruchu pasie. Tir lewym pasem zasuwa. Facet się przesiadł z osobówki na tira. No i tak jeździ. I to tir, to jest mało powiedziane, to jest tir, który wiózł koparkę, czy tam jakiś duży sprzęt ciężki. Nieważne, co to było, no. To był taki, no, ogromny sprzęt. No, ogromny. Ale jest taka pogoda i ludzie jeżdżą chyba dzisiaj... No dobra, wracając do Biedronki, to oni, z tego, co ja zauważyłem, oni to po prostu walą na sklep. Jest ileś tam palety, nie wiem, makaronu, to na sklep to walą. I to jest wszystko, no, według mnie, na sklepie. Mogę się mylić, poprawcie mnie. Może mają za małe magazyny po prostu, żeby to wszystko... Ja, jak dla mnie to wynika z po prostu z polityki, takiej, jaką przyjęła Biedronka. Pracownicy się nie muszą wtedy męczyć, nie trzeba z tym jeździć, tylko wiesz... No. Ciach, odrywają, wywożą. No ale tam nie ma warunków, żeby zakupy normalnie, jak człowiek, zrobić. Trzeba się tak przyciskać. Takie ciśnienie wszyscy mają, widać, że jest taka nerwówka w tych sklepach straszna. No. Natomiast, no, co mogę Wam powiedzieć, dopatrzałem, to zobaczycie sami też. Ja jestem, powiem Wam, no, różnie to się układa. Mówią, że smog, mówią, że
ocieplenie i tam jeszcze cuda na kiju. Natomiast według mnie tym wszystkim, co sprawia, że zdrowie, że się psuje, się pogarsza, że coraz więcej Polaków, Polek choruje, to jest po prostu zła jakość jedzenia. Jedzenie powinno być samo z natury pozbawione tych dodatków chemicznych, ale z racji tego, że tak powiem, myszka ma taki wypikacz. Do czego? Do brzydkich słów? Nie, nie możesz używać na moim kanale brzydkich słów. Aha, no to tu brzydkie słowo i teraz oni taniej jest dodać chemikaliów jakiś. No. A ten jogurt truskawkowy? Pseudo. No, a ten drugi do picia? Malinowy? No, to zresztą zobaczycie, no co... jeśli to jest koncentrat soku z buraka, no, to powinien być burak, a nie malinowy jakiś tam, nie wiem. Albo herbata żurawinowa, która zawiera 40% suszonej dzikiej róży, a 1% suszonej żurawiny, no to proszę Was. Ale producenci są upoważnieni do tego, żeby napisać, że to jest żurawinowa. No i co zrobicie? No, wielkie obrazki żurawiny i w ogóle, no super, rewelacja. Niemniej jednak, no, prawda jest taka, że jak dla mnie, żywność nie powinna być podzielona na zdrową, która jest gdzieś tam w jakimś tam, nie wiem, na jakimś tam regale i tam ludzie na przykład idą, bo ona jest droższa. Każda żywność powinna być zdrowa. Ja nie wiem, jak te służby działają w państwie, no, jak to wszystko, ten inspektor sanitarny, pseudo, te wszystkie służby, inspekcje handlowe, to jest pic na wodę, fotomontaż. To jest lipa, ściema. Albo idziesz do działu, gdzie cię stać, żeby jeść jak człowiek, tak? Albo idziesz na dział, gdzie cię stać na to, żeby jeść jak świnia, tak? No oni jaja sobie robią z ludzi. I później ciemnoty, że my dla was, my tu, tak? A później kolejki pełno, a teraz ostatnio czytałem, że coraz więcej zapadnięć na raka jelita jest wśród ludzi. Coraz więcej raków jelita. Na co to się przekłada? Producent, owszem, okej, okay, on daje swoje opakowanie, ale czy on za to opakowanie płaci? Nie, wy płacicie, my płacimy za to opakowanie, bo je trzeba wyrzucić. On za to nie płaci, za to opakowanie. On za nie płaci w sensie kupienia, ale on to przerzuca na ludzi to przerzuca. I tak to wygląda, tak to funkcjonuje. Zobaczcie, jak jest. I państwo mówi tak, no trzeba oszczędzać, trzeba śmieci nie wyrzucać, tak? Ale jak śmieci płoną, to jest dobrze, tak? To jest dobrze. Albo jak... Ale ty segreguj. No. A oni to wszystko walą do jednego, ale ty segreguj. Ty segregujesz. Konsorcja wszyscy trują, walą, wszystko, ale... Albo jak do morza coś spływa? Do Wisły walą. Coś? Ale ty zanieczyściłaś. No. I to można mnożyć. Wiecie, ja nie chcę się denerwować, ja wam powiem... Jak chcecie sobie podnieść ciśnienie, to właśnie należy myśleć o takich rzeczach. Właśnie. Ja wam powiem... zaczyna padać. Szczerze, zauważyliście, ja mam, jak wiecie, swój kanał typowo męski punkt widzenia. Ja nie robię filmów takich, że tak powiem, publicystki, nie? Bo gro youtuberów robi taką publicystykę i im od razu wskaźniki oglądalności, zasięgów i subskrybentów od razu rosną tak, nie? Ja, zauważyliście, i my, Myszka też jak robi, nie robimy takich filmów, nie robimy publicystyki, nie robimy tematów nośnych, jesteśmy sobą, ale no kurde, no ile można, no to bądźmy ludźmi, jakoś szanujmy się, kurczę, czy... Wiecie, no naprawdę, to jest po prostu aż woła o pomstę do nieba. No. Teraz, co słyszałem, w Gdańsku mają podnieść śmieci o 100% w górę. Tak. Od lutego mamy podwyżkę śmieci. O 100% śmieci. W górę śmieci idą w górę. Ja się pytam, co się zmieniło w tych śmieciach?
Ja rozumiem, że miasto nie ma pieniędzy. No i dlatego my musimy za to zapłacić, jak miasto nie ma pieniędzy. To musi skąd się wziąć? Miasto tam gdzieś 100 milionów, coś z jakichś tam wyliczeń wyszło, że 100 milionów będzie teraz brakło, że tam jest jakiś podatek z im nie tego. No i teraz od razu podwyżka dla ludzi. No wiadomo, skąd mają wziąć tą kasę? Od ludzi. Muszą coś wykombinować. A za chwilę jeszcze, bo się okaże, że za śmieci to jednak trochę za mało i nie wystarczy, nie uzbierają tych pieniędzy. No to jeszcze coś, nie wiem, podatek od nieruchomości podwyższą albo coś innego, no bo coś podwyższą. No cały czas ten podatek katastralny krąży nad ludźmi. No. Nad ludźmi. Ja już czytałem, że w 90-tych latach ten podatek katastralny chcieli wprowadzić. To wtedy była inna opcja zupełnie, ale widzę, że ta opcja, jeśli tak dalej pójdzie, to oni go wprowadzą. I to nie tak, że czy tam ja jestem za tym, czy za tym, czy za tamtym. Ja generalnie nienawidzę wszystkich polityków. Wszystkich jak leci. Bo to są ludzie, którzy są pozbawieni kręgosłupa moralnego i oni patrzą tylko na swoją kieszeń. Tak, tak. I tylko na to. I to jest tylko wyznacznikiem ich. Jeśli coś on nie idzie do polityki po to, żeby coś zrobić dla ludzi, dla państwa, tylko on idzie po to, żeby sobie do kieszeni napchać. Dokładnie. Córka teraz chce studiować w Kalifornii. Syn właśnie skończył jakąś tam pracę, nie ma pracy, no to go wciśniemy tam i tak dalej. I tak, wiecie, no co wam mam mówić, no. Tak to się wszystko kręci. No, troszeczkę powiem wam, no ciśnienie mi się podniosło przez te śmieci, tak, nie? No, wczoraj przeczytaliśmy właśnie na Trójmieście, mamy taką stronę trójmiasto.pl. No i masakra po prostu, no masakra, no. Nie wiem, co jeszcze zrobią, nie wiem, co jeszcze wymyślą. I teraz wyobraźcie sobie, że te śmieci, to są od metrów kwadratowych. I teraz weźmy przykładowo, w mieszkaniu mieszka 50-metrowym, mieszka przykładowo 10, nie będę mówił o narodowościach, bo to wiecie wszyscy. No 10 osób na przykład. 10 osób mieszka. I oni zapłacą za to tam, no nie wiem, no mało. A teraz dziadek z babcią mieszkają sobie kiedyś, ten dom wybudowali w jakiś tam sposób, nie wiem, albo kupili i ci zapłacą jak po prostu za zboże. No, straszne. To jest strasznie niefajne, strasznie niesprawiedliwe i... Ja wiem, bo wiesz jak politycy myślą? Bo politycy myślą tak jak oni. Oni oceniają ludzi przez swój pryzmat. W Sopocie było tak, że było od wody, nie od meldunku. Nie od meldunku. Tylko od ilości zużycia wody. Tak. No i to miało sens i tam się płaciło... Nie, Myszko, zawsze powinno być od meldunku. Za każdym razem od meldunku. Od ilości osób zameldowanych. Tak, osoba płaci, no ale teraz nie, woda wiesz, jak płaci. Nie ma obowiązku zameldowania, to wiesz, jakby oni stracili na tym. I oni doskonale o tym wiedzą. Myszko, osoba płaci. To już nie jest problem człowieka, że nie ma obowiązku meldunku. Sami to zrobili. Nie może człowiek, który żyje w tym państwie, odpowiadać za błędy w kółko ludzi. Ale to jest. Jeśli oni coś popełniają, to nie może być człowiek tym poszkodowanym. Nie może woda płacić, nie mogą metry płacić. Płaci człowiek. Człowiek jest, ale oni traktują ludzi, wiesz, ty złodziej. On o sobie myśli wiadomo jak. I w ten sposób o tobie. Złodziej. Aha. No i taką metkę dostajesz od razu przyklejoną. No dobra. Kończymy ten temat, bo to jest temat rzeka mi ręka zaraz zwiętnie. Natomiast, no tak jak ja powiedziałem, ja nie mam nastawienia publicystycznego. No i mamy takie, jakie mamy wynik, nie? Gdybyśmy byli takimi publicystami, jak tam wiadomo te osoby z pierwszych tam rankingów, z pierwszych tak, pozycji rankingów, no to zupełnie inaczej by wyglądało, nie? No dobra, kochani, tymczasem kończymy. Powiedzcie, czy u was też poszło w górę? Jak tam u was w miastach? Czy też macie takie wieści super ekstra jak u nas w Gdańsku? Nie wiem, teraz jeszcze prąd mają. No. Podwyżkę zrobić.
głowa boli, słuchajcie, chcą wykończyć ludzi, nie wiem co chcą zrobić, normalnie wykończyć. Nie wiem jak to, co to będzie. No, niewesoło, niewesoło. Ceny w sklepach są takie, że... Horror, po prostu horror. Tytuł tego filmu, tytuł tego odcinka. Katastrofa będzie tytuł. Katastrofa tego. Albo wieści chorobowe. Dobra, kochani, żegnamy się, dajcie znać, co tam u was, jak z cenami. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa, pa. No hej, słuchajcie, wracamy. Jest troszeczkę jasno tylko dlatego, że mamy włączone światło w aucie, bo normalnie jest ciemno jak w nocy, a jest godzina 18. Także naprawdę... Ciemnica. No. Ciemno jak... I teraz jakie słowo tutaj wam się kojarzy? Jak w nocy. No. Dobra, już weź wyłącz. Byliśmy, jedliśmy, myszka jadła dużo. Ojeju. Ja tak dużo nie zjadłam, ale najgorsze jest to, że zjadłam dwa ciastka. A, bo myszka ma teraz dziuta. Tak, ja mam wyrzuta sumienia. Wyrzuta mam takiego. No ale dobra, no. Ogólnie przez cały dzień za dużo nie zjadłam, także można powiedzieć, że ilości kalorii nie przekroczyłam za bardzo. Ty tak specjalnie w ogóle dużo nie jesz ostatnio, nie? No. Nie licząc tych dwóch kebabów dzisiaj. Ha, ha, ha. Nie, słuchajcie, zjadam rosołek, także... No, zjadam rosołek i troszeczkę krupniku. No i tyle. A ciasteczka? No i dwa ciasteczka, no. I kawkę wypiłam. I to wszystko. No i śniadanie. Także widzicie, my oszczędnie. Kiedy bierzecie nas na imprezę jaką? Jesteśmy oszczędni. No, ale dużo pijemy, bo trzeba się nawadniać. Aha. Właśnie. Tylko wielbłąd nie pije. Tak. Pije, ale rzadko. Trzeba się nawadniać. No nic. Co, fajnie było, jest ciemno. A w Gdańsku pada, słuchajcie, mokro jest, pada, jest naprawdę brzydko, bardzo brzydko, więc nic, jedziemy do Czarnego i do Rudego, bo się na pewno stęsknili. I kończymy dzisiejszego vloga, żegnamy się, do zobaczenia, pa, pa!